Zatem witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w murach Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, rzecz jasna, która dzisiaj jest miejscem niecodziennego spotkania, a okazją, dla której tutaj właśnie dzisiaj się spotykamy, jest debata poświęcona sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Oczywiście pewnie pojawią się też inne towarzyszące tematy. Co najważniejsze, gościem honorowym niniejszej debaty, którego z przyjemnością Państwu przedstawiam, równocześnie witam w murach Przemyskiej Uczelni, jest minister pracy i polityki społecznej, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Głos w tej sprawie zabiorą ponadto starosta powiatu przemyskiego, pan Jan Pączek, oczywiście gospodarz uczelni, również zabierze głos pan rektor BWSW, profesor Krzysztof Kamil, komendant Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Magdalena Andrzejak-Klecha. Oraz pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Iwona Kurcz-Krawiec. Organizatorami dzisiejszego spotkania są Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Chówców Pracy oraz rzecz jasna Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska. Szanowni Państwo, przechodząc już do tematu i podziwiając Waszą uczelnię, bo mieliśmy okazję z Panem Rektorem troszkę przejść i zobaczyć, jak ona się też zmieniła dzięki funkcjonowaniu naszej ludności w Unii Europejskiej od 10 lat. I co jest dzisiaj największym wyzwaniem dla nas w Polsce, w Unii Europejskiej, to jest sytuacja osób młodych na rynku pracy. Nie bez przyczyny, gdy negocjowaliśmy nowy budżet i pan premier w Brukseli dyskutował o tym, jakie mają być ramy finansowe. No, Polska uzyskała ogromne wsparcie, ponad 100 miliardów euro na 2014-2020. Ale w pewnym momencie pojawił się nowy projekt finansowy, nowy projekt wsparcia, gwarancje na młodych. Bo kraje członkowskie Unii zobaczyły, że bez pracy dla młodych, bez zmiany sytuacji ludzi, którzy kończą jeden, drugi, trzeci fakultet, nie uruchomimy nowej jakości w Europie, nie podbudujemy pozycji gospodarczej Europy. Mamy ogromny kryzys zatrudnienia ludzi młodych. On jeszcze Polski nie dotknął tak bardzo, choć sytuacja jest trudna i pewnie by dobrze o tym wiecie myśląc, co będziemy robić, jak skończymy ten kierunek, może jeszcze następny, na tej uczelni, na innych. To jest niezwykle ważne, żeby wybierając kierunek kształcenia, i to się zaczyna w szkole gimnazjalnej, średniej, później są studia, myśleć o miejscu pracy. Myśleć nie tylko jak kolokwium, jaki egzamin trzeba zdać, żeby się dostać, czy później na tych studiach, tylko mieć tą świadomość, że to jest wybór ścieżki kariery zawodowej. I co się dzieje na przykład w Hiszpanii? Kraj, który dzisiaj ma bezrobocie wśród osób młodych do 25 roku życia powyżej 50%, prawie 60%. Podobna sytuacja we Włoszech, w Grecji. Niewiele lepsza w krajach typu Irlandia czy Francja. Tam stopa bezrobocia dużo niższa niż w tych południowych, ale porównywana z Polską, 26-27%. W tej wymarzonej czasem przez nas Irlandii, młodzi Irlandczycy nie przyjmują oferty zatrudnienia. Ja uważam, że nie tylko ze względów gospodarczych, ale też ze względów społecznych, my w Polsce i w Europie nie możemy sobie pozwolić na zmarnowanie pokoleń. Nie możemy sobie pozwolić na zmarnowanie waszego pokolenia i pokolenia jeszcze młodszego. Bo to będzie rodziło ogromny butek i rozczarowanie też wspólnotą europejską, tym w jakim kierunku podążamy. I ta frustracja, że idziesz na uczelnię, uczysz się 5, czasem dłużej, bo wolą w drugi fakultet i się zderzasz później z brutalną sytuacją na rynku pracy, jest po prostu nie do przyjęcia. Dlatego my z całą premedytacją w Ministerstwie Pracy określiliśmy rok 2014, że musi to być rok przełomowy dla osób młodych na rynku pracy. To musi być rok osób młodych na rynku pracy. I to nie mogą pójść tylko jakieś slogany, hasła, tylko musi pójść całościowa zmiana funkcjonowania służb zatrudnienia, urzędów pracy, pośredniaków, jak również zmiana na uczelniach wyższych. Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższych, biznesowa odpowiedzialność uczelni wyższych za los absolwentów. I nie tylko dawanie
tytułu licencjata, magistra, ale również dawanie praktycznych umiejętności. I szkoły zawodowe, państwowe wyższe szkoły zawodowe są tego dobrym przykładem. Bo tu łączy się kształcenie, tak zwane kształcenie dualne. Nauka, ale też praktyka. Na tą praktykę my w współczesnym świecie musimy położyć na tym. Niemcy zrobili to 10 lat temu, wprowadzając podobną reformę do tej, którą my dzisiaj robimy w urzędach pracy. I ona też tam była różnie odbierana na początku. Część osób obawiała, część nie wierzyła. Ale po 10 latach Niemcy mają najniższe bezrobocie wśród osób młodych. 9%. Najniższe całościowe bezrobocie w Europie poniżej 6%. To są efekty zmian przed 10 lat. My dzisiaj podejmujemy ogromne wyzwanie, tworząc bony zatrudnieniowe, bony stażowe, wspierając rodziców powracających po przerwie związanej z urodzeniem wychowaniem dzieci. Jest pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. Wydawać by się mogło urząd gdzieś na końcu Polski. Na Podkarpaciu nie kończy się Polska, na Podkarpaciu zaczyna się Europa, a ten urząd też ma swoje dobre osiągnięcie. Prowadziliśmy niedawno rejestrację przez internet. Wchodzimy w tą cyfrową Polskę, cyfrową Europę. I na którym miejscu jest Przemyśl w tej rejestracji? Na 8 w Polsce. Wyprzedzamy tylko te pewnie największe ośrodki wojewódzkie, ale to jest jeden z najlepszych powiatów pod względem też nowych technologii i dotarcia do klientów. Dlatego my w tej reformie Urzędu Pracy nie skupialiśmy się tylko i wyłącznie na zmianie struktury. Tylko skupialiśmy się na projekcie dla młodych. Gwarancje dla młodych, szybka interwencja, szycie programu zatrudnienia na miarę i danie szansy na różnego rodzaju wsparcie finansowe, dotacje na otwarcie działalności gospodarczej, ale jest również oferta dla studentów. I to jest pierwszy raz w historii.